Przede wszystkim cieszę się, że doszło do tego sparingu, bo po tym jak nie wyleczyliśmy do Turcji, były problemy z zakontrowaniem sparingów, także cieszę się, że Arka przyjechała taki szmat drogi, żeby z nami zagrać. Na pewno sprawdzian był pożyteczny. Arka zawiesiła na pewno poprzeczkę w tym spotkaniu wysoko i warunki meczowe były dla nas dosyć trudne, także Arka grała dobrze w defensywie, ciężko nam było zorganizować skuteczne akcje ofensywne. Ważnym aspektem tego sparingu było to, żeby zespół dzisiaj już w większym wymiarze, czyli 90-minutowym, zagrał każdy z zawodników, żeby zagrał mecz w takim wymiarze. I to było bardzo istotne. Na pewno widoczne jest jeszcze to, że drużyna jeszcze nie ma takiego komfortu, powiedzmy, grania na świeżości. Jeszcze cały czas jesteśmy w takim okresie przygotowawczym. Chociaż na pewno już po tym meczu będzie więcej regeneracji, więcej takiej analizy, więcej taktyki. Na pewno sprawdzian pokazał jedno, że musimy jeszcze dużo pracować nad pewnymi elementami. Zbyt dużo błędów, ale trzeba sobie powiedzieć, że w składzie w tej chwili gra dużo młodych zawodników. Jak gdyby te błędy są kalkulowane. Pracujemy nieustannie nad tym, żeby te błędy eliminować. No i powiedzmy, wierzymy w ciężką pracę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak ten mecz pokazał. W wielu meczach w Ekstraklasie nie będziemy faworytami spotkań. Będziemy musieli bardzo ciężko zapracować na dobry wynik. Ten mecz dzisiaj właśnie pokazał coś takiego, że gdy był taki moment, że gra się nie układała, było troszkę niedokładności, jakieś nieudane zagrania, to był przede wszystkim taki charakter i taka dyscyplina taktyczna, powiedzmy, w grze defensywnej, która pozwalała utrzymać czyste konto na zero z tyłu i w końcu mieliśmy swoją sytuację, którą wykorzystaliśmy. Miał jeszcze Bartek Bartosiak jedną dobrą sytuację, także taka konsekwencja przede wszystkim grze i charakter w grze defensywnej. To dzisiaj było widoczne w tym meczu. Dobra, dziękuję.